Dziewiątą kolejkę Fortuna pierwszej ligi rozpoczynają gospodarze. Zagranie do Miu wszedł na nieco ponad 30 minut, ale było go pełno, był bardzo widoczny, no i dzisiaj zapracował od pierwszej minuty, by zaprezentować nam swoje umiejętności. Na tarciu gospodarze w roli skopera obok Duriszki. Trzeciaka na tę pierwszą połowę. Myślę, że tutaj zostawić tyle przestrzeni, kiedy nabierze szybkości. Jest w stanie zrobić z tego naprawdę spory użytek, ale teraz bardzo rozsądnie. Do prawej strony rozciągnę sezon, bo pierwszych 10 meczów w podstawowym składzie. Później jednak ta pozycja słabła, no ale też Dominik Nowak był zmuszony, by rotować. Hanslik. Przekryty Markitosa i od razu chciał uruchomić prostopadłym podaniem Makuka Kurzycki. Wiedział, że się z prawej strony często rozgrywa piłkę w ten sposób, że jest długie podanie do Zielińskiego, ewentualnie do Łukowskiego. I tutaj należy się spodziewać właśnie takich zagrań zawodnika Miedzi. Nie, w kontrze wyręczył Zielińskiego. Wygrany mecz, natomiast w samej końcówce mogli stracić bramkę zawodnicy Dominika Nowaka i nie byłoby trzech punktów, gdyby ta dobra. Można liczyć niemal co kolejkę, jeśli chodzi o mecze rozgrywane na tym stadionie, na 4000 sympatyków Miedzianki. Też fantastyczna pogoda. To również na ten stadion, że w przyszłym sezonie będą mogli znowu już oglądać najlepsze zespoły występujące w Polsce. Kolejne dośrodkowanie Zielińskiego, Makuch obok bramki, to był dobry strzał, ale zabrakło tej sytuacji precyzji. Bardzo dobrze dośrodkowanie, patrzył tego zawodnika w WKS-ie, SMS Łódź. W tych ostatnich kolejkach to tego 20-letniego napastnika stawia Dominik Nowak. No i Makuch wygrał rywalizację. No i Szabala oczywiście był tym pierwszym napastnikiem, natomiast ogromne problemy ze skutecznością, nie może się odblokować w tym sezonie. Łotysz także stracił miejsce w reprezentacji. Faworytem tego spotkania prowadzi 1-0. Koszmarny błąd doświadczonego 37-letniego Załuski, który w tym sezonie naprawdę zaliczył kilka kapitalnych występów, jak chociażby. Wie, jak się zachować, ewentualnie jeżeli już faktycznie tutaj słońce mogłoby przeszkadzać, należy piaskować taką piłkę. Jak odpowie mieć Henryk Oyama, nie ma miejsca, żeby uderzyć, ale udało się przedrzeć. Estończykowi odskakuje jednak piłka. No skuteczny, piękny strzał. Na pewno ruchliwość jego tutaj będzie też jakimś utrapieniem dla obrońców Miedzi. Artur Pik do linii końcowej, ale najpierw był w drużynie walczącej awans, no a kończy sezon w ekipie, która spadła do drugiej ligi. Też długo czekał na swoją szansę. Ale jeśli chodzi o grę defensywną, trzeba przyznać, że dzisiaj zawodnicy Olimpii są bardzo dobrze skoncentrowani. Po tych już 20 minutach gry, no praktycznie Miedź nie stworzyła tutaj żadnego zagrożenia i trzeba pochwalić właśnie Estończykowi. Zapela. Klarownej sytuacji, w której musiałby się nagimnastykować Łukasz Zapela. Bez klarownej sytuacji i bez pomysłu na rozgrywanie akcji ofensywnych. Tutaj ładnie odegrał, ale właśnie takie akcje kombinacyjne, jeśli chodzi o zawodników Olimpii, mają szansę na powodzenie. Patryk Makuch cofnął się głęboko, by wspomóc partię. Cofnąć. Tak, ale w drugiej linii zawodnicy Olimpii, jeżeli są na połowie, oczywiście Miedzi, bardzo szybko rozgrywają piłkę i stąd gospodarze mają problem, żeby ją odebrać. I całkiem dobrze ta gra właśnie. Makuch wyznaczony przez dwóch rywali, zdaniem sędziego nie było przewinienia. Przy piłce Makitos, gęsto na linii 16 metra, jest dośrodkowanie, ale piłka przelatuje nad głową Makucha. Jeszcze stara się ją uratować dla na tych zwodach Bożomusa i na tym, by jednak zacentrować, a nie wykładać piłkę przed 16. Ale Makitos sam nie otrzymał piłki, to po prostu ją zabrał rywalom. Będzie szansa, zgranie głową przez Makucha, zamykał akcję Łukowski, ale nie da. Łukasza Załuski.
Dobrze bita futbolówka tutaj gdzieś na 11 metr. Zakotłowało się, ale po interwencji. Prowadzą 2 do 0 i stwarzają kolejne sytuacje. Teraz Hajdary po indywidualnej akcji oddał dobry strzał. Wrócił do tej sytuacji. W Grobrym, w Podbeskidziu, ale głównie jako rezerwowy. Pamiętamy go z gry w błękitnych Stargard, kiedy ta drużyna doszła sensacyjnie do półfinału, przegrywając po dogrywce z Lechem. Miał asystę wówczas w jednym z meczów. Teraz są na prowadzeniu, tutaj jeszcze dużo czasu przecież w tym meczu pozostało. Może się wiele zmienić, ale jest postęp, jeśli chodzi także o... Jakby obie drużyny zapomniały o tej drugiej linii. Pośliznął się Duriszka, jest w polu karnym Makuch, wyłożenie piłki, ale nie do Markitosa, a na nogę Szywacz. Juskowicz w poszukiwaniu Makucha, Ujama, jest w przodzie Danewicz. Łukowski do linii końcowej, Makuch. Markitos na 16 metr, Ujama. Markitos ma takie umiejętności, że właśnie sytuację, z której strzelił gola, potrafi wykorzystać piłkarze Olimpii. No, muszą się wystrzegać takich błędów, bo Hiszpan za każdym razem będzie właśnie miał przymi 45 minutami o tym, co działo się w pierwszej połowie. No i stwierdziliśmy, że Musa jest najlepszym rozgrywającym, bo on posyła najlepsze piłki, jeśli chodzi o gospodarz. Tak, celer Nowak ma problemy z rozgrywającym w drugiej linii, to spokojnie może go przesunąć właśnie na tą pozycję. Dobre zagranie Zielińskiego, ale na pozycji spalonej Patryk Makuch. Piłka, ale tutaj były problemy z przyjęciem, okazało się Zeliczyka i strata Markitos w środkowej części boiska do Makucha. Agresywnie doskoczył do napastnika Miedzi Wawrzyk. Przedziera się Danielewicz, ale poradzili sobie z tym atakiem. Kona, Frelek, Hanzlik właśnie tutaj byli tymi aktywnymi zawodnikami. To teraz mają tutaj zdecydowany problem. Nie mogą wymienić dwóch, trzech podań. Patryk Makuch, stupek! Ależ była szansa, uderzenie z przedpola karnego na sezonie w 24 meczach. 3 gole. 2 asysty dla GKS-u Tychy, no a wcześniej grał na Gibraltarze w zespole Lincoln. 2 sezony w Bytowi, piłkarza urodzonego cały czas przy piłce. To już pik, blisko niego Ciechanowski i dobra interwencja obrońcy Olimpii. To będzie Bożo Musa dzisiaj bardzo pewny w tych interwencjach w obronie 31. Mocno skoncentrowany, by kolejny raz nie zaskoczyli go zawodnicy Miedzi. Olimpia musi trochę dłużej przede wszystkim utrzymać piłkę. Poprzedni sezon w Garbarni, wcześniej Stomil, GKS Tychy, tego zawodnika, wychowanka Wisły Kraków, który po raz był tym pierwszym, jeśli chodzi o początek sezonu. To nie dziwiło, skoro w poprzednich rozgrywkach z 12 golami wywalczył koronę króla strzelców. Łukowski bardzo niecelnie. Łukowski. Przewala bez strzelonej bramki w tym sezonie, ale tutaj ta siła ofensywna na pewno będzie zdecydowanie większa teraz z tym zawodnikiem. Kapela. To była sytuacja z gatunku nie 100, a 200%. Zresztą sam Szabala przyznawał po meczu, że musiał strzelić w tamtej sytuacji, no ale dobrze teraz uprzedził Hajdarego Zieliński i kontynuuje tę akcję. Pobiegł w okolice pola karnego. Miejsce na prawej flance zajął Makuch, wymusił przewinienie i będzie rzut wolny dla gospodarzy. To wypada na razie Omran Hajdary. Umiejętnie zamykają tę lewą stronę gracze Miedzi. Także kilka razy Hajdary próbował. Mogłoby wchodzić w rachubę, jeśli chodzi o transfer tego piłkarza, 800 tysięcy złotych. Także należało się więcej spodziewać. Uwaga, szansa! Strzał w środek bramki. Należało się więcej spodziewać po tym zawodniku w Niemczech. Makuch. Pytanie, czy do statystyk to będzie zaklasyfikowane jako strzał? Z jakiegoś czasu znowuż piłkarze
trenera Nowaka bardzo wolno rozgrywają te swoje akcje ofensywne, no i przez to też nie stwarzają żadnego zagrożenia praktycznie pod bramką Sapeli. No i to jest czas chyba, a za chwilę uchylisz rąbka tajemnicy, co ci powiedział Dawid Kort, bo zdradzmy Państwu, że miałeś okazję sobie porozmawiać z byłym zawodnikiem Wisły Pogoni, który nie ma co ukrywać, odbił się.